co się dzisiaj ubrałaś? Dzisiaj jestem ubrana w sieciówki. Od początku do końca. Torebka Mojito, buty Reserved, spodnie Reserved i koszula chyba albo Mojito, albo Reserved. Dużo czasu ci zajęło przygotowanie się do tego eventu, wiesz, makijaż, fryzura i tak dalej? Niestety, może istety, ja mam tak, że nienawidzę poświęcać na to czasu. W związku z tym przygotowuję się godzinę przed wyjściem. Dzisiaj wyjątkowo jestem pomalowana przez moją koleżankę Anię. Włosy upięłam sama, a ciuchy wybrałam już tydzień temu przy okazji kilku innych eventów, które po prostu musiałam sobie skompletować wszystko. Jak emocje przed pokazem Pawłowskiego Brzozowskiego? Podoba ci się ich moda ogólnie? Korzystasz może z ich, jak to ująć, czy ubierasz się w ich ubrania? Nie, jeszcze nie miałam takiej przyjemności. W ogóle nie przepadam za drogimi ubraniami, a z tego co mi wiadomo, są to dosyć drogie ubrania. Może kiedyś na ślub, kto wie, wybiorę sobie od nich jakąś piękną kieckę zwiewną. To powiedz mi jeszcze, bo aktualnie trwa taki sezon na pokazy mody, to jest taki fashion week, można powiedzieć. I powiedz mi, zamierzasz przyjść na wszystkie, czy może dokonujesz pewnej selekcji i czym się kierujesz? Nie wiem, czy dokonuję jakiejśkolwiek selekcji. Po prostu wybieram to, co mi się podoba. Wybieram też pod względem miejsca. Lubię Soho, więc stwierdziłam, że przyjdę do Soho. Wybieram się jeszcze na pokaz Roberta Kupisza i jak na razie tyle starczy. Dobrze, tego typu eventy związane są z pozowaniem na ściance, no oczywiście z kolekcją też, z jedzeniem, piciem alkoholu. Powiedz mi, co tak naprawdę jest dla ciebie ważne? Czym kierujesz się, aby tutaj przyjść? Czy faktycznie interesuje cię kolekcja, czy może przychodzisz tutaj towarzysko? Powiem ci coś, to jest zajebiste pytanie, bo tak szczerze powiedziawszy, to tak sobie przychodzę, żeby sobie popatrzeć. Można się przy okazji ubrać jakoś fajnie raz na jakiś czas, bo jestem typem, który chodzi na co dzień w dresach i chodzę po prostu w dresach na co dzień, więc to jest taki dobry moment na to, żeby się trochę odstroić i mieć z głowy na najbliższy miesiąc. Przy okazji można zjeść, napić się, pogadać ze znajomymi, a tak na takim małym szarym końcu chyba obejrzeć pokaz, bo wydaje mi się, że większość osób tutaj przychodzi tylko i wyłącznie po to, żeby się pokazać, a nie wiem, no po prostu spędzić miło czas. A tak. Okay. Czyli mówisz zjeść, czyli na eventach zapominasz o jakichkolwiek dietach, dbaniu o linę i tak dalej? Obecnie jestem na diecie, więc dzisiaj nic nie zjem. Okay. Marta, to my ci życzymy miłej zabawy i mamy nadzieję, że pokaz ci się spodoba. I dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki.